I on w końcu się pojawił. Piękny, majestatyczny Gerlach. Góra robi wrażenie. Oby nas dzisiaj wpuścił król. Król Tatr. Tak jak Łomnica jest królową, tak i Gerlach jest królem. Tatr Wysokich. Najwyższy szczyt. Godzina 50 zamiast 2 godziny 20. Myślę, że nie jest źle. No to zaczynamy mordęgę batyżowieckim chlebem. No w zasadzie już trochę żeśmy zdążyli podejść. Dalej. Znowu gruba przerwa, bo bateria coś nie ogarnia w kamerze. Zmieniłem już na trzecią. Zaraz za batyżowiecką próbą było takie kiepskie miejsce. Ale takie mocno strome i bardzo mięśnie się męczyły. Ale to już powinno być ok. Na szczyt zostało jakieś 200 metrów w pianie i 400 metrów w dystansie. Jeszcze nie pamiętam, żebym był tak zmęczony wchodząc na tego typu górę.
Ta-da-dam, ta-da-dam. Uwaga, uwaga. Ja już nie mam tchu. Ale właśnie wchodzę na najwyższy szczyt Słowacji. Najwyższy szczyt Karpat, najwyższy szczyt Tatr. Gratulacje. Gerlach. Gratulacje. Panowie, gratulacje. Wielkie dzięki, że weszliście ze mną. Zajebiście! I to w zajebistym czasie, pomimo braku kondycji. Jest krzyż. Oj. Moi przypadkowi widzowie, zobaczcie, jak to jest pięknie. Ja pierdolę, spełniłem marzenie. Jest przed 3 lat. Czy ja czuję grzańca? Nie. Nie. Byłoby coś świętować.